oto krótkie wideo o tym, jak zbierać wierzbówkę kiprzycę. Otóż wierzbówka kiprzyca wygląda w ten sposób i ma takie kwiatki, które często są mylone z podobną rośliną, która rośnie w lesie. Ale ta roślina, która rośnie w lesie, ma inne liście. Wierzbówka kiprzyca ma te liście właśnie takie i są one dosyć gęsto rozłożone. Natomiast tamta druga roślina, ja nie wiem jak się ona nazywa, ona nie ma tak gęsto rozłożonych liści i ma takie gałęzie, takie, które odchodzą. I teraz tak, zbieramy ładne liście. Te takie stare, pożółkłe już, poczerwieniałe, nie zbieramy ich, bo one się do niczego nie przydadzą. Także musimy sobie znaleźć roślinkę. No w tym roku, nie wiem, jakoś tak ona bardzo szybko moim zdaniem przekwitła, bo w zeszłym roku jeszcze ją zbierałem w październiku nawet. No dziwne. No nieważne, no zbieramy po prostu jakieś ładne liście, prawda? Trzeba je sobie po prostu gdzieś namierzyć, niepożółkłe. I na przykład już zbierzemy sobie tych liści trochę. Tak, tutaj na przykład pokażę tam. Dobra, niech będzie pożółkły. To jest tylko przykład. Bierzemy je do domu. W domu je zgniatamy. O tak, nawet można dwoma rękoma takie, powiedzmy, cygaro puścić, czy coś takiego. I teraz tak, wkładamy to do jakiegoś tam słoika na przykład i najlepiej stawiamy w jakimś ciemniejszym, ale nawet gorącym, no nie bez przesady, nie 90 stopni, no ciepłym, bardzo ciepłym, gorącym miejscu. I tak zostawiamy na 2-3 dni. Musimy go sprawdzać co drugi, trzeci dzień po to, żeby tam po prostu jakaś, nie wiem, no oglądać, żeby po prostu jakaś pleśń się nam nie dostała, czy coś takiego. I teraz sprawdzamy po 2-3 dniach, czy mamy taki specyficzny zapach fermentacji. I jak wyczuwamy go, on będzie taki specyficzny, to każdy go wyczuje, że po prostu no w tym słoiku zacznie zachodzić te procesy fermentacyjne i będzie po prostu taki, no nie wiem, nie potrafię go opisać, ale taki specyficzny zapaszek. Trzeba obserwować 2, maksymalnie 3 dni. I po tych 3 dniach, te takie zwinięte cygara, czy to już jak się tak ładnie po prostu sfermentuje wszystko tego, suszymy to. Suszymy to albo w przewiewnym miejscu, gdzieś w cieniu, albo jak wolicie, to w piekarniku. Ja bym polecał około 30-40 stopni maksymalnie, nie więcej. I z włączonym wiatrakiem w tym piekarniku, żeby też taki przewiew był. No i to pewnie tam parę godzin będzie się suszyło. I po takim suszeniu w zasadzie herbata już się nadaje do picia. Można też robić w inny sposób, jak widziałem. Niektórzy ludzie robią to w jeszcze inny sposób. Otóż zrywają te liście i jak je przenoszą do domu, to je rozkładają na jakiejś takiej dużej płachcie i przykrywają je drugą płachtą. Po prostu. Tak je zostawiają i potem dopiero na drugi dzień biorą te liście i po prostu robią z nich takie cygara albo właśnie takie tam mielą. Tak, żeby to zmieniło kolor. Tak troszeczkę zmieni i taki się ciemniejszy zrobi. I taki zapach liści, taki bym powiedział troszeczkę kwaśnawy. Jeżeli wydaje mi się, że przypomina mi to dziki szczaw, tak normalnie jak się tak to po prostu zmieli. Tak troszeczkę. Taki zapach dzikiego szczawiu. Jak go się bierze do ust albo tak, no nie wiem, taki smak, zapach, taki moje dzikiego szczawiu, coś takiego. Aha, no i po tym jednym dniu
kręci się te cygara i od 24 do 48 godzin zostawia się w słoiku. Niektórzy to robią w czarnej torbie i gdzieś na słońcu zostawiają po prostu. Niektórzy tego nie polecają, bo twierdzą, że czarna torba, plastik na słońcu, no to się tam nagrzewa i pewnie jakieś dziadostwo wpada i się przedostaje do tej herbaty, ona już taka ekologiczna nie jest. Także niektórzy polecają po prostu w szklanych naczyniach. I pewnie jest trochę w tym racji. Widziałem wideo również pewnego Rosjanina, który robił tą herbatę po prostu tak na miejscu. Tak ją po prostu z marszu robił. Robił ją po prostu, mielił te liście i po prostu odczekał tam, nie wiem, ze 2-3 godziny, jak ta fermentacja puściła sok, i po prostu rzucił te liście na patelnię i powiedział, że do 160 stopni podobno ta herbata nic nie traci. Nie wiem, ile w tym prawdy. Po prostu powiedzmy, że wysuszył to na patelni w dużym, takim, na dużej temperaturze. I tyle. I sobie zrobił po prostu herbatę na miejscu. W ciągu tam 2-3 godzin miał herbatę gotową. No i tyle. Także to był właśnie taki prosty sposób, w jaki można najłatwiej zrobić sobie tą herbatę Iwan Czaj. Ili tam, albo tam, wiesz, żbówka kipszyczeń, jak kto woli, tak może nazywać. Bardzo fajna herbata, bardzo przyjemna w smaku. Podobno leczy schorzenia jelita grubego, nie wiem, ale smak ma naprawdę rewelacyjny i tak naprawdę ja nie piję zupełnie żadnej innej herbaty poza właśnie herbatą z wierzbówki kipszycy, bo jest naprawdę pyszna, smaczna. Można też kwiatki sobie ususzyć i dorzucać do dekoracji, tak żeby dla bajerów fajnie wyglądało. Bardzo ładny aromat, bardzo fajnie smakuje i piję jej w naprawdę ogromnej ilości. Nigdy nie mam jakichś dziwnych, bocznych efektów czy coś takiego. Świetna, żywiejąca herbata bezkofeinowa. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wyrabiania tego wspaniałego napoju. W wierzbówce kipszycy pojawia się taki takie coś, taki puszek. Tutaj widzicie. Taki puszek się pojawi. Tu już jest przekwitnięta. I liście, jak sami widzicie, już są takie szczerwieniałe, tutaj zielone. Tu już z takiego kwiatu już nie ma sensu liści zbierać. Trzeba poszukać jakichś młodych. No to ciężko będzie. No tak jak już wspomniałem, już dziwnie jakoś w tym roku to szybko przekwitło, bo nawet nie wiem dlaczego. Tutaj jeszcze, powiedzmy, mamy taką, z której nie wykluły się kwiatki. I tutaj jest nadzieja, że z tego, jak jeszcze to nie wypuściło kwiatka, to możemy to, że tak powiem, użyć. Bo wszystkie te substancje, takie najważniejsze, nie poszły w kwiatostan, tylko zostały jeszcze tutaj mniej więcej w liściach. Także takie coś można jeszcze zebrać. Ja w tym roku zbierał raczej nie będę, bo jeszcze mam z zeszłego roku i jeszcze nie zużyłem wszystkiego. A spokojnie taka wierzbówka może przeleżeć przynajmniej 2 lata, jak jest tam dobrze ten, bo nie traci aromatu. Piłem ostatnio i naprawdę jest tak, jak było przedtem. Tu jeszcze jedna ciekawostka, tutaj widać liście malin. Te liście malin też możemy zrywać i też możemy je
w ten sposób fermentować i sobie robić herbatę. Też robiłem, też bardzo fajnie wychodzi, bardzo smaczne.